Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w telewizji w Polsce.pl. Ja nazywam się Aleksandra Rybińska i zapraszam do obejrzenia gorącego pytania, czy Macron oddaje Putinowi Bałkany. O co chodzi? Chodzi o to, że Bałkany Zachodnie mają nadzieję na akcesję do Unii Europejskiej i w maju ma się odbyć w Zagrzebiu szczyt Unia Europejska-Bałkany, gdzie ma decyzja zapaść co do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Już dwukrotnie, nawet trzykrotnie była o tym mowa, ale za każdym razem zostało to zastopowane. No i ostatnim razem na jesieni ubiegłego roku właśnie przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. No i złośliwcy twierdzą, że to pokłosie zacieśniania przez Francję relacji z Rosją. W końcu Kreml także bardzo interesuje się regionem. No i z drugiej strony oczywiście, krótko mówiąc, Francja nie chce mieć konkurencji nowej w postaci kolejnych państw członkowskich. Pan prezydent Francji ma taką troszeczkę ostatnio protekcjonistyczną skłonność. No i o to zapytam moich gości. Olga Doleśniak-Harczuk, Nowe Państwo, Instytut Stasica. Dzień dobry. Doktor Spasimir Domaracki, Uczelnia Łazarskiego i Jakub Lachert, Warsaw Institute. Dziękuję za zaproszenie, dzień dobry. No właśnie, nowy szef unijnej dyplomacji, Hiszpan Josep Borrell, zapowiada ostrą politykę wobec Rosji, mocne zaangażowanie Unii Europejskiej na Bałkanach. Jak to wszystko wygląda w kontekście tego, co właśnie usłyszeliśmy? Unia chce, a jednocześnie nie chce. Olga Doleśniak. Dobrze. Znaczy Unia chce. Unia na pewno częściowo chce, ale nie chce prezydent Macron. To jest już bardzo mocno odczuwalne. Waha się Dania, waha się Holandia. I z jednej strony mamy taką sytuację, że Bałkany Zachodnie są bardzo ważne dla nas wszystkich. Zresztą Polska tutaj przoduje jako państwo, które stara się o zbliżenie Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej. Po to też, żeby pozostały w strefie wpływów euroatlantyckich oczywiście, bo to jeszcze nam dochodzi NATO. No ale Francja ma swoją własną koncepcję. Zastanawiam się teraz, czy po tym spotkaniu w Skopie ostatnim, czy powiedzmy te zapewnienia Komisji Europejskiej, że dojdzie do pewnych zmian w kwestii negocjacji z państwami członkowskimi nowymi. Tutaj właśnie mam na myśli Albanię i Macedonię Północną w pierwszej kolejności. Czy to w pewnym sensie zadowoli stronę francuską i czy Emmanuel Macron poczuje, że teraz już nadszedł moment, żeby jednak pozwolić tym państwom, które naprawdę już bardzo długo dobijają się do bram Unii Europejskiej, na to, żeby wpuścić je chociaż no, troszeczkę dalej niż ten przedpokój pozwala. Ale czy, przepraszam, to zmiana tych kryteriów akcesyjnych, czy to nie jest tylko pretekst? Czy jeśli mogę, to w pierwszej kolejności chciałem powiedzieć, że nie, wręcz odwrotnie, akurat zmiana kryteriów akcesyjnych jest poniekąd pewną jakby spełnieniem oczekiwań francuskich, co jest bardzo ciekawe, bo stanowisko Francji, że tak powiem, nie tylko podważyło jedność Unii Europejskiej względem państw bałkańskich, ale, że tak powiem, zadało taki bardzo potężny cios w ogóle wyobrażeniu Unii Europejskiej na Bałkanach, wśród społeczeństw, wśród polityków. I tak naprawdę decyzja z października ubiegłego roku, żeby ponownie przełożyć decyzję o rozpoczęciu negocjacji członkowskich z Albanią i z Macedonią Północną, była elementem, który w zasadzie do dużego stopnia w ogóle wywrócił możliwość oddziaływania przez Unię Europejską na Bałkanach Zachodnich. A przypomnijmy, że tak naprawdę próby wzmocnienia pozycji Unii Europejskiej na Bałkanach były, że tak powiem, wykonywane przez ostatnie, można powiedzieć, 2 lata, i tak naprawdę to działanie było, można powiedzieć, takim kijem w koło unijnych wysiłków na rzecz Bałkanów Zachodnich. No i skutek tego jest taki, że Bruksela też zrozumiała w kontekście akurat może i fortunnie, że doszło do zmiany Komisji Europejskiej, że należy tak naprawdę stworzyć pewne nowe podejście, i to podejście jest o tyle ciekawe, że ono nie tylko, że tak powiem, jakby próbuje przenieść ciężar odpowiedzialności za perspektywę rozszerzenia więcej na państwa Bałkanów Zachodnich, za polityków i ich odpowiedzialność za proces i to, co robią, ale też stwarza możliwość do tego, żeby na poziomie unijnym doprowadzić do pewnego przedyskutowania, czy my naprawdę chcemy te Bałkany Zachodnie.
państwa mają możliwość uzyskania takiego drobnego wpływu na sam proces, co się będzie działo. Mogą robić krok wstecz, tak żeby umożliwić pewne uruchomienie procesów, które do tej pory opierały się tak naprawdę na takiej fasadowości. Były szczyty, spotykano się, mówiono, a tak uśmiechano, naprawdę życzliwie do zdjęcia. Takie zawracano do domu, politycy przekuwali to na własny, że tak powiem, kapitał polityczny. W Europie z kolei było takie przekonanie, że no okej, powiedzieliśmy, ale przecież ta piłeczka jest po ich stronie, dopóki czegoś nie zrobią, to my jesteśmy kryci. A tu w międzyczasie przyszło tyle innych różnych problemów w kontekście Brexitu, kryzysu migracyjnego, że w pewnej chwili się okazało, że tak dalej nie da się ciągnąć, a już też biorąc pod uwagę słabość Unii Europejską, inni istotni gracze, tacy jak Rosja czy Chiny, też, że tak powiem, dostrzegły możliwość większego zaangażowania na Bałkanach Zachodnich. Ale czy my chcemy tych Bałkanów Zachodnich rzeczywiście w Unii Europejskiej? Bo pojawiają się argumenty, że w przypadku chociażby właśnie Macedonii Północnej, Bośni szczególnie, że tam fundamentalizm islamski jednak się szerzy, że kraje Zatoki Perskiej, Arabia Saudyjska meczety tam stawia, i czy my chcemy rzeczywiście ten problem wciągnąć sobie do Unii? Znaczy, przede wszystkim jest bardzo zróżnicowane stanowisko państw Unii Europejskiej. My tutaj skupiamy się dzisiaj przede wszystkim na Francji, która ma takie podejście polityczne, nawet geopolityczne, pewnej równowagi z Niemcami. Natomiast myślę, że też istotne jest przedstawienie innych państw, które tutaj też wspomnieliśmy, chociażby o Holandii czy Danii, które mają takie bardziej pryncypialne stanowisko, to też jakby ten pomysł, żeby wyjść z praworządnością ze strony Francji, też był skierowany na budowanie pewnej, myślę, koalicji państw, które jednak wobec Bałkanów Zachodnich mają dosyć chłodne stanowisko. Trzeba też wziąć pod uwagę chociażby postawę Holandii, która no też ciąży na niej piętno Srebrenicy. Trzeba pamiętać, że jednak żołnierze, którzy mieli chronić ludność cywilną Srebrenicy, nie sprostali temu zadaniu. No jednak jednostki Mladicza uzyskały dostęp też dzięki postawie żołnierzy holenderskich. Holandia dlatego stara się jakby ten proces stawiać jedynie w, brać pod uwagę kryteria, czy to ekonomiczne, czy gospodarcze, czy właśnie związane z praworządnością, a mniej te kwestie polityczne, które no często jednak trzeba wziąć pod uwagę, dominują w debacie o Bałkanach Zachodnich. Też tutaj proces negocjacyjny chociażby z Serbią, która otworzyła jedynie 16 rozdziałów, 2 zostały zamknięte. No to był niewielki postęp, jeśli weźmiemy pod uwagę, że negocjacje rozpoczęły się w 2014 roku. No to prawda, no ale pytanie oczywiście, bo mamy tutaj właśnie rzeczywiście ten przykład Turcji, że Turcja no kilkadziesiąt lat starała się de facto o to członkostwo, że było ono ciągle obiecywane. Ono się nie spełniło, bo nikt nie chciał otwarcie powiedzieć tak naprawdę, że nie chcemy Turcji w Unii Europejskiej z kryteriów chociażby wyznaniowych, z powodów kulturowych. No i teraz co? Teraz nikt nie ma odwagi powiedzieć to niektórym państwom bałkańskim. To tak troszeczkę wygląda. Może najpierw posłuchamy, co mówi pan Nikola Dimitrow, który jest szefem MSZ Macedonii Północnej, bo on chyba wyraził tu bardzo głębokie nadzieję, że jednak ta akcesja będzie. I think it's obvious that this region, which is a room in the European House, which is still not fully plugged in, is a high priority for this European Union with this president and this commission. I think if we do things right, there is enough political energy and focus to have a joint victory for the European Union and for the countries and the people in the region. To brzmi optymistycznie, ale rozumiem, że to jest może nie do końca uzasadnione. Czy w końcu Bałkany się dowiedzą, że jednak nie, Bałkany Zachodnie? No bo Chorwacja jest już. Tak, ale Chorwacja, znaczy Nikola Dimitrow też powiedział, bo to było, rozumiem, w Skopie teraz tak nagrywane. On podczas tego spotkania powiedział również, że
Czuję się jak, jakby Macedonia Północna była taką, takim Odyseuszem, że to jest takie państwo, które zmierza do Itaki i ma nadzieję, że tam dotrze. Natomiast bardzo prosił, żeby znaczy, no to tak to pięknie malowniczo ujął, zresztą on ma skłonność do tego typu do kwiecistego języka. I na pewno państwa regionu są rozczarowane tym, że zamknięto im drzwi przed nosem i mają nadzieję na to, że jednak Unia Europejska się tutaj otrząśnie, ponieważ to wszystko, co się dzieje zewnętrznie w polityce zagranicznej takich państw jak Macedonia Północna, czy Serbia, czy Albania, to później ma wpływ na sytuację wewnętrzną w tych państwach. I często, znaczy nie jestem pewna, czy Emmanuel Macron przypadkiem troszeczkę nie miał tutaj jakiegoś szerszego planu, żeby rozbić pewną jedność Bałkanów Zachodnich jako tego bloku, który aspiruje do wstąpienia do Unii Europejskiej, ale jako bloku państw, które czują się coraz bardziej nacenzurowanym, bo jeżeli na przykład weźmiemy przykład Albanii, jednak te wszystkie reformy, które zostały podjęte przez Albanię, żeby móc rozmawiać w ogóle z Unią Europejską z pozycji, powiedzmy, partnera, to był niesamowity wysiłek. To państwo w zasadzie dźwignęło się od nowa i zbudowało swoje struktury. W przypadku Kosowa, no to jest przestępczość, to jest handel ludźmi. No w Albanii też tak było, tak naprawdę. W Albanii zresztą tak większym też problemem była tak zorganizowana przestępczość, którą było zamieszany była część elit politycznych. Oczywiście, zresztą tam są bardzo skorumpowane jednak te i elity, i korupcja jest dużym problemem. Francja zresztą podniosła ten argument, że na przykład z Albanii przyjeżdżają Albańczycy do Francji, którzy ubiegają się o status uchodźcy. I że jeżeli takie państwo ma problemy ze swoimi własnymi obywatelami, to no jak to teraz przyjąć je do wspólnoty europejskiej? Że najpierw te państwa powinny posprzątać na swoich własnych podwórkach. Moim zdaniem one to robią i robią naprawdę duże postępy, ale jednak ten blok, i tutaj pan wspomniał też o Holandii. Ja się zgadzam, Holandia ma niesamowity wyrzut do sumienia. Bo jak się pojedzie jednak tam w okolice Srebrnicy, jak się porozmawia z ludźmi, którzy tam żyją, pamiętają, zobaczy się na przykład wystawy sztuki, plakatu, jak samo społeczeństwo radzi sobie z tym problemem, z tą przeszłością, no to ja się Holendrom trochę nie dziwię, że oni mają opory, bo... No ale może jeśli właśnie... Można dodać, tylko tak naprawdę tak, do czego blokujemy, no bo przecież sam proces negocjacyjny to jest dopiero początek drogi. To nie jest żadna obietnica wobec państw, że przystąpią do Unii Europejskiej, że mam gwarancję. To są lata długich negocjacji. Jeśli weźmiemy pod uwagę drogę negocjacji Chorwacji chociażby, która cały czas stawała, musiała się zmierzyć chociażby ze sprzeciwem czy Włoch, czy Słowenii, czy innych państw Unii Europejskiej, które na każdym etapie mogły zawetować te negocjacje i je zablokować. Więc też trudno zrozumieć tą postawę Unii Europejskiej, bo akurat negocjacje to jest ten moment, kiedy od państwa można najwięcej wyegzekwować. Znaczy, ja myślę, że tutaj jest bardzo ważna różnica między Chorwacją a pozostałymi państwami Bałkanów Zachodnich, dlatego że o ile w przypadku Chorwacji Unia Europejska miała też bardzo ważny dodatkowy argument dotyczący zbrodniarzy wojennych, który do dużego stopnia, że tak powiem, rzutował na losy jakby tego państwa i jego relacje z Unią Europejską, to w przypadku Macedonii Północnej i Albanii te warunki przedwstępne są taką, bym powiedział, pokłosiem jakby braku pewności, co do końca chce sama Unia Europejska zrobić. I w tym kontekście to pytanie, ta próba porównania Turcji do Bałkanów Zachodnich może i ma jakiś sens, ale ja bym był bardzo ostrożny, dlatego że Bałkany Zachodnie nie są Turcją w tym sensie, że po pierwsze Turcja jest wielkim państwem, graczem, który próbuje sam kształtować swoje najbliższe otoczenie i w tym sensie ono nie tylko prowadzi aktywną politykę zagraniczną, ale też czasami próbuje traktować Unię Europejską po partnersku, co nie zawsze to Unii się podoba. Ale przepraszam, o tym już po przerwie. Zapraszam serdecznie na drugą część naszego programu.
Dzień dobry, witam ponownie w telewizji w Polsce.pl. Nazywam się Aleksandra Rybińska. To jest druga część gorącego pytania. Czy Macron oddaje Putinowi Bałkany? Chodzi o Bałkany Zachodnie, ich aspiracje, by dołączyć do Unii Europejskiej wcześniej czy później. Wszystko wskazuje na to, że raczej później. I doktor Pasiemir Domaracki mówił przed przerwą, że nie można tak do końca porównywać Bałkanów Zachodnich i Turcji, która nadal w zasadzie tkwi w tym przedpokoju. No właśnie, unijnym. Tak, i Turcja wydaje się, że będzie jeszcze długo tam tkwiła, natomiast problem Bałkanów Zachodnich to jest tak naprawdę problem enklawy otoczonej Unią Europejską i w jaki sposób, że tak powiem, brak bycia w Unii Europejskiej będzie wpływało na wątek bezpieczeństwa, na kwestie integracji kontynentu, na kwestie społeczne, więc mamy bardzo szeroki wachlarz tematów, no i w zasadzie wydawałoby się, że tak naprawdę dla Bałkanów Zachodnich nie za bardzo jest wyjścia, a jednocześnie głównym problemem dramatu Bałkanów Zachodnich obecnie wydaje mi się to, że wewnątrz samej Unii Europejskiej nie ma wyobrażenia o tym, co należy zrobić. Po pierwsze dlatego, że sam Emmanuel Macron jest człowiekiem, który próbuje ukuć swoją własną agendę europejską i próba stworzenia jakby własne, znaczy wdrożenie własnego wyobrażenia Europy wcale nie idzie mu tak gładko. Co więcej, niestety akurat w tym konkretnym temacie Macron lansuje opcję, która jest całkowicie sprzeczna jakby z, chociażby z naszymi interesami. I to powoduje, że Bałkany Zachodnie są nie tylko problemem samym w sobie, bo tutaj już różne wątki w tym temacie zostały poruszone i kwestia korupcji, i kwestia praworządności, i kwestia rozwoju gospodarczego, ale też Bałkany Zachodnie są jakby, powiedziałbym, niewolnikiem wewnątrz europejskiego braku wizji tego, czym ma być Unia Europejska. Bo wizji europejskiej Macrona miejsce dla Bałkanów Zachodnich jest, ale to będzie miejsce, które zostanie im dane wtedy, kiedy Unia Europejska już będzie ustrukturyzowana na jego modłę. I ta modła ma być taka, że Unia Europejska ma być projektem politycznym, który ma pozbawić, czy też wyzwolić Francję od jej wewnętrznych problemów. Czyli innymi słowy... To obiecywał w kampanii zresztą. Czyli tak jest, Unia, znaczy, która będzie służyła Francji. Unia Europejska za pomocą niemieckiego przemysłu, za pomocą niemieckiej potęgi, za pomocą euro pozwoli przezwyciężyć strukturalne problemy Francji, które powodują, że mamy wewnętrzne permanentne napięcia. I w tym kontekście Macron, że tak powiem, wybrał drogę, która wydaje mi się wybitnie niebezpieczna, bo na drodze do budowania swojej własnej wizji, nie patrząc na sojuszników i nie szukając jakby kompromisu, bo to jest kwintesencja tak naprawdę procesu integracji, w sposób naturalny buduje się z jednej strony jakieś koalicje wewnątrz Unii Europejskiej, a z drugiej strony próbuje się marginalizować tych, którym nie jest po drodze, czego najlepszym przykładem była wizyta Macrona w Polsce. Dobrze, to jakie konsekwencje może mieć pozostawienie właśnie Bałkanów Zachodnich poza drzwiami, no bo wiemy, że Serbia podpisała na przykład umowę o wejście do tej euroazjatyckiej strefy gospodarczej wspólnie z Rosją. Chiny także są bardzo zainteresowane regionem, nie mówiąc już o krajach, prawda, arabskich, czy myślę, mówiąc Zatoki Perskiej. Warto wspomnieć o Chinach. Chiny mają dosyć spójną koncepcję, bardziej gospodarczą niż polityczną wobec Bałkanów Zachodnich, szczególnie w realizacji swoich projektów transportowych. To jest chociażby tak zwany ten nowy jedwabny szlak, który ma przebiegać przez Bałkany Zachodnie, czyli łączyć port w Pireusie, który jest własnością Chin, z Europą Zachodnią. A Bałkany Zachodnie w tej koncepcji stanowią pewne takie, no, można to nawet nazwać centrum logistyczne, czyli Chiny inwestują przede wszystkim w infrastrukturę, tutaj budowa dróg, kolei, a z drugiej strony też w pewien sposób uzależniają te państwa od siebie. To jest przede wszystkim udzielanie kredytów, też kredytów na inwestycje, które są szkodliwe z perspektywy zarówno tych państw, jak i Unii Europejskiej, chociażby w niezbyt czyste projekty energetyczne. Tutaj rozbudowa przede wszystkim kopalni na Bałkanach Zachodnich, to jest chociażby w Bośni i Hercegowinie, gdzie... Chiny mają te rzeczy, że to redukcję emisji CO2 rozumieją jako przeniesienie brudnego przemysłu, gdzie się da, między innymi do Afryki, ale także do Bałkanów, rozumiem. Znaczy, myślę, Bałkany, że to bardziej chodzi o uzależnienie polityczne elit rządzących w tych państwach niż
konkretnie wydolność państw, przecież mówimy o państwach, które są zamieszkiwane przez w sumie 20 milionów mieszkańców, największa jest Serbia, więc o jakiejś wielkiej dywersyfikacji nie można mówić tutaj, natomiast politycznie no jest to znaczące. No ja właśnie chciałem powiedzieć, że to jest kwintesencja jakby chińskiego problemu zaangażowania się na Bałkanach Zachodnich, że reguły gry, które Chińczycy przynoszą ze sobą, są całkowicie sprzeczne jakby z zasadami, które Unia Europejska próbuje narzucić państwom Bałkanów Zachodnich w kontekście jakby przygotowania ich do członkostwa, czyli kwestie praworządności, przejrzystości, że tak powiem, powiązania środków, które się dostaje, bo pamiętajmy, że Bałkany Zachodnie są tak naprawdę największym inwestorem i źródłem wsparcia dla Bałkanów Zachodnich to jest Unia Europejska, nie żadne Chiny, nie żadne inne państwo, tylko że te wszystkie fundusze są powiązane jakby z pewnymi oczekiwaniami, a dla lokalnych polityków, dla których po pierwsze kwestie transparentności, praworządności, sposobu funkcjonowania, w którym, że tak powiem, elity są odpowiedzialne przed własnymi społeczeństwami, są problemem w samym sobie, dlatego że oznaczałyby najprawdopodobniej koniec ich rządów. Pojawienie się chińskiej alternatywy jest bardzo wygodnym elementem do budowania takiej pozycji, powiedziałbym, lokalno-nacjonalistycznej. W sensie takiej, że okej, jak Unia Europejska chce za dużo od nas, to my weźmiemy inne fundusze, będziemy mogli zrobić coś, proszę bardzo, nie tylko Unia Europejska jest na horyzoncie, są inne alternatywy, możemy rozmawiać z Rosją, Rosja chętnie daje w prezencie broń, czołgi, samoloty, uzbraja nas tutaj w perspektywie szczególnie serbskiej i Republiki Serbskiej w Bośni. Z kolei Chińczycy chętnie dadzą środki na projekty infrastrukturalne i tak naprawdę społeczeństwa Bałkanów Zachodnich odnoszą wrażenie, że ci politycy tak naprawdę nie pozostawiają się jakby siłą nacisku Unii Europejskiej, ale są też ludźmi, którzy są w stanie radzić sobie w tym zglobalizowanym świecie i szukać alternatywnych źródeł wsparcia. Tak? To głównie w formie bilateralnej, no bo to tak jest umowa między państwami a tymi wielkimi graczami. No, ale tutaj rzeczywiście chodzi też kwestia tak na przykład Niemiec, bo na początku padło coś takiego, że jest ta równowaga między Francją a Niemcami, jeżeli chodzi o Bałkany Zachodnie. Ja mam wrażenie, że Emmanuel Macron skutecznie potrząsa równowagą niemiecko-francuską akurat w tym względzie, ponieważ Niemcy są tym takim pierwszym i najważniejszym orędownikiem przyłączenia państw Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej. I na przykład proces berliński, który to jest ta inicjatywa powołana w 2014 roku przez Niemcy w sierpniu. To była inicjatywa, która miała za zadanie właśnie zająć się przede wszystkim kwestią infrastruktury na Bałkanach Zachodnich. Inwestycje, ale również inwestowanie w młodzież, w młode elity Bałkanów Zachodnich, bo ja mam wrażenie, że my się czasem poruszamy po tej takiej powierzchni właśnie geopolityka, wszystko w skali makro, a w skali mikro, na przykład fundacji, czy niemieckich instytutów, czy zapewne już pracodawców. Tam są, to znaczy te instytuty jak najbardziej są i pamiętam, że jak przeglądałam na przykład działalność Instytutu Goethego na Bałkanach, to no może to, co powiem, jest takie dosyć kontrowersyjne, ale pamiętam, że porównywałam zasady, regulaminy Instytutów Goethego w różnych stolicach na Bałkanach Zachodnich i na przykład w Sarajewie był między innymi zakaz wnoszenia broni na zajęcia. I sobie zdałam sprawę, że nic się nie zmieniło od czasu, kiedy ostatni raz byłam w Sarajewie, to było lata temu, ale pamiętam, że każdy broń miał i w zasadzie nikt się z tym nie krył, więc tam się w tym względzie nic nie zmieniło i Niemcy to próbują też regulować w miarę swoich możliwości. Ale wracając już do tej właśnie zachwianej równowagi niemiecko-francuskiej, tutaj okazało się, że Polska może być tym państwem, które przychodzi w sukurs Niemcom i pomaga we wdrażaniu właśnie pewnej Grupa Wyszehradzka agendy. Się opowiedziała absolutnie za tak, rozpoczęciem tego procesu. Tak, Grupa Wyszehradzka, zresztą tam był nawet wtedy list wystosowany przez państwa Grupy Wyszehradzkiej do Donalda Tuska i w tym liście, pamiętam, był taki no, w zasadzie apel, żeby tego Macrona jakoś zmiękczyć i żeby on może tak nie szalał w kwestii Bałkanów Zachodnich. Tutaj jest też bardzo ciekawa kwestia, moim zdaniem, właśnie wewnętrzna. Też jak te państwa między sobą, jak się kształtują te stosunki bilateralne, bo w procesie integracji czy przybliżenia
państw Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej, często porusza się kwestię taką, że dąży się do tego, żeby te państwa zaczęły ze sobą normalnie rozmawiać, żeby one wchodziły w normalne jakieś takie relacje gospodarcze czy polityczne, co oczywiście jest bardzo utrudnione przez niezabliźnione sprawy związane z wojną i z rozpadem właśnie Jugosławii. Czy to może rzutować na tą kruchą jakby równowagę, te z trudem zbudowane jakieś tam relacje, znaczy, Ameryka na przykład bardzo próbuje tutaj mediację wprowadzać. Przecież na konferencji teraz bezpieczeństwa w Monachium została parafowana ta umowa między przywróceniem ruchu, prawda, między Kosowem a Serbią. Chodziło o kolej wcześniej i drogowy, wcześniej chodziło o ruch lotniczy, więc tutaj ambasador Grenell, który jest bardzo aktywny w Niemczech, znaczy ambasador Stanów Zjednoczonych w Niemczech, on został nawet wyznaczony przez Donalda Trumpa na funkcję takiego pełnomocnika do spraw Bałkanów Zachodnich. I pan ambasador Grenell był bardzo dumny z siebie, że udało mu się doprowadzić do rozmów między Serbią a Kosowem, a co było w tle, to później się dowiedzieliśmy, że to wcale nie jest tak kolorowo i że w Kosowie trwają niesamowite walki wewnętrzne między ośrodkiem prezydenckim a nowym premierem i że premier podobno nawet nie wiedział, że ma coś tam podpisać albo akceptować, ponieważ leżało to w gestii poprzedniego rządu. Więc ja myślę, że należałoby sprawę Bałkanów Zachodnich i tego, jak one są traktowane przez Unię Europejską, przez poszczególnych członków Unii Europejskiej, postrzegać w kontekście dużo szerszym, też relacji między tymi państwami, co jest oczywiście bardzo trudne i skomplikowane, żeby to wszystko prześledzić. A to właśnie chyba proces berliński wyszedł naprzód tym oczekiwaniom, no bo w zasadzie cała ten pomysł, no chociażby Connectivity Agenda, żeby połączyć te państwa infrastrukturalnie, też poprzez społeczeństwo obywatelskie, żeby były inicjatywy. Tutaj też duże znaczenie jest, myślę, Grupy Wyszehradzkiej, gdzie państwa naszego regionu są jakby pewnym takim wzorem tutaj współpracy regionalnej, projektów, przygotowywania się do rozmów z Brukselą, chociażby też szkoleń dla przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Ja sam brałem udział w zeszłym roku, to było takie szkolenie w Natolinie, ono było finansowane chyba przez Fulbrighta dla Bałkanów Zachodnich. Też to była taka szersza forma, bo też uczestniczyli w niej przedstawiciel Partnerstwa Wschodniego. I właśnie przede wszystkim dla młodych naukowców, dla ludzi związanych ze społeczeństwem obywatelskim. Myślę, że to jest dobra droga, żeby Bałkany Zachodnie widzieć jako jeden spójny region, gdzie oczywiście są problemy wewnętrzne, te państwa muszą się same uporać z problemami, ale też w wymiarze regionu i w ten sposób prowadzić politykę ze strony Brukseli. Drodzy państwo, ponieważ kochacie tak samo jak my nowomowę Unii Europejskiej, nie chcę państwu tutaj odebrać szansy posłuchania pani przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, co miała do powiedzenia na temat Bałkanów Zachodnich i może wyciągniecie państwo z tego więcej treści niż ja byłam w stanie. Poproszę. You know that the Western Balkans are a priority for our commission. And I think it's in our common geostrategic interest to have the Western Balkans as close as possible to the European Union. You know that we have revised our methodology, and the methodology in its revised form should create and regain trust on all sides in this process, because it is accelerating the structural reforms. And on the other hand, it is creating a credible perspective for the Western Balkans to join over time the European Union. We want also to pave the way for North Macedonia and Albania to start the accession talks with the European Union, if possible, before the Zagreb summit. For the summit itself, we are preparing an investment package by the Commission, and I hope very much that the Council will give now green light for this prospect. No,
Cóż, to była pani przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ale o tym, co powiedziała o dalszych perspektywach Bałkanów Zachodnich i tym, czy one już będą jakoś miały miejsce przed szczytem Zagrzebu, porozmawiamy po przerwie. Zapraszam. Dzień dobry, witam ponownie w telewizji w Polsce.pl na trzecią część naszego gorącego pytania. Czy Macron oddaje Putinowi Bałkany? Przed przerwą posłuchaliśmy nowomowy przewodniczącej Komisji Europejskiej pani Ursuli von der Leyen, która powiedziała, że będziemy trzymali Bałkany tak blisko Unii Europejskiej, jak się da, co to konkretnie ma oznaczać. Aż się boję tej bliskości. Naprawdę, znaczy Ursula von der Leyen oczywiście spełniła swój obowiązek, powiedziała coś, czego właśnie, co trudno przełożyć na jakieś takie praktyczne myślenie o Bałkanach Zachodnich i o stosunku Unii Europejskiej do Bałkanów Zachodnich. No chyba, że założymy z góry, że Unia Europejska nie jest zainteresowana tym zbliżeniem faktycznym, tylko to jest taka deklaracja, która bardzo, bardzo ładnie wychodzi medialnie. Będziemy mieli wybory niedługo w Macedonii Północnej. 12 kwietnia, prawda? Tak. Parlamentarne. I to są wybory, które zostały rozpisane przedterminowo, w związku z tym, że Unia Europejska właśnie tak sobie życzyła tej bliskości. I zastanawiam się, co będzie, jeżeli ten rząd, który doprowadził do, między innymi do zmiany nazwy, co było Macedonia na Macedonię, dużym Północna, poświęceniem ze strony Macedonii. Ze strony Północnej. Zarówno Macedonii, jak i Grecji. No tam chyba premier Tsipras też miał spore kłopoty w związku z tym. Ale ja pamiętam, że było referendum Macedonii Północnej dotyczące właśnie zmiany nazwy, znaczy Macedonii na Macedonię Północną. I w tym referendum wziął udział tylko 36% społeczeństwa, a wymagane było 50%. I wtedy, zarządzono, że w związku z tym, że to referendum wypadło tak pomyślnie, bo 91% zagłosowało za zmianą nazwy, to ono zostanie uznane. Więc na dobrą sprawę przepchnięto kolanem coś, co dzisiaj na przykład opozycja Macedonii Północnej uważa za niezgodne z konstytucją i że... I używają to pewnie jako argument. To jest pewien argument, który się na pewno dobrze teraz sprzedaje. Po tym, jak Macedonia Północna została potraktowana w październiku 2019 roku przez Francję, no tutaj Dania, Holandia, wiadomo, ale to są pewne fakty, które musimy przyjąć do wiadomości i obserwować, bo poszedł pewien bardzo niebezpieczny sygnał. Państwa, które z taką starannością i w sumie z poświęceniem, bo myślę, że tutaj o Macedonii Północnej można to powiedzieć, starały się zbliżyć do Unii Europejskiej, no dostały po łapkach. Tak, tym bardziej, że jeszcze wróćmy do tego referendum, które było też bardzo w kontekście właśnie agendy europejskiej budowane, że my zmienimy nazwę, ale z drugiej strony Unia Europejska wreszcie się na nas otworzy. Rozpoczniemy negocjacje i ten proces będzie dalej przebiegał. Cały czas Unia Europejska, znaczy było twierdzone, że główną przyczyną zablokowania negocjacji wobec Macedonii czy też procesu integracji z NATO był sprzeciw Grecji wobec nazwy. I w końcu, kiedy doszło do porozumienia i to największe takie, powiedzmy, brzemię w relacjach macedońsko-greckich, ale też Macedonii z Unią Europejską w końcu się skończyło, nagle się okazuje, że są inne kryteria, że jeszcze dodatkowo Macedonia będzie obciążona. Myślę, że dla społeczeństwa macedońskiego nie jest to do końca zrozumiałe i trochę się obawiam, tak jak pani zresztą też powiedziała, o że ryzyko jest, że do władzy tak? dojdą siły, które nie będą prounijne, tak, i nie będą dążyły do kontynuacji tego procesu. Związane z dawnym prezydentem Gruevskim, który Na Węgrzech, bo ma azyl. W bagażniku. A ja bym chciał wrócić do tego, o co pani redaktor zapytała, bo tak naprawdę pani von der Leyen stwierdziła tak naprawdę fakt, ona niczego więcej nie powiedziała.
fakt jest taki, że Unia Europejska rzeczywiście chce, żeby Bałkany Zachodnie były jak najbliżej, a boi się popełnić błędu, który popełnili jej poprzednicy, szczególnie Juncker, który najpierw powiedział, że nie będzie za jego kadencji rozszerzenia Unii Europejskiej o Bałkany Zachodnie, a potem, kiedy jakby dostrzeżono błąd, który został popełniony, no to były potrzebne 2 lata, że tak powiem, powrócono do koncepcji, dobrze, spróbujmy odbudować to i przywróćmy wiarygodność Unii Europejskiej. No już rozmawialiśmy, jak to nie do końca się udało. Natomiast jakie są perspektywy dzisiaj dla Bałkanów Zachodnich i co rzeczywiście może się z nimi stać? Otóż w tej chwili Bałkany Zachodnie są taką, ja bym powiedział, czarną dziurą. Czarną dziurą w tym sensie, że tam procesy polityczne idą swoim tropem. Wspomnieliście państwo Macedonii, jak to wygląda. W Serbii mniej więcej równowaga polega na tym, że prezydent jest z jednej strony jakby twarzą europejskości w serbskiej polityce, a z drugiej strony jest gwarantem serbskiej integralności terytorialnej dla własnych obywateli. I na takim rozkroku, bardzo powiedziałbym dziwacznym, jest w stanie utrzymywać się u władzy i sprawować ją tak naprawdę nieprzerwanie na wzór, którym nam bardziej się kojarzy ze wschodem niż z zachodem. I to nam bardzo wyraźnie pokazuje, że istnieje absolutna potrzeba znalezienia nowej formuły. Niestety, w tym, co powiedziała pani von der Leyen, po raz kolejny wynika jakby główna słabość Unii Europejskiej, której sposób oddziaływania na zagranicę sprowadza się tylko i wyłącznie do kwestii finansowych. Za każdym razem, kiedy jest próba osiągnięcia czegoś, Unia Europejska jest w stanie najwyżej wyciągnąć nowy pakiet inwestycyjny, zachęcić, że tak powiem, lokalne elity, żeby jeszcze bardziej się zbliżyły, dlatego że przyobieca im kolejne środki. Natomiast co też jest zresztą troszeczkę korupcjogenne, co no, widzieliśmy. Ja już pomijam pomijam moralny aspekt tego. Tak, to jest kij, marchewka. Znaczy, ale tu właśnie za bardzo kija nie ma. Jest taka marchewka. Znaczy, tam jest zapis, że przecież oni mogą cofnąć pewne środki, również mogą cofnąć pewne negocjacje dotyczące konkretnych punktów, jeśli które się nie otwiera, a potem się zamyka, bo znowu coś. Konkretny mechanizm. To jest kij. Przy czym jakby wpisanie tego do projektu nie zmienia rzeczywistości, która zawsze taka była. Natomiast problemem w tym kontekście jest to, i to co jakby chciałem podkreślić, to jest, że Unia Europejska i zarówno w przypadku Turcji, jak i w przypadku Bałkanów Zachodnich, no ma tak naprawdę te środki i perspektywy członkostwa, ale na Bałkanach społeczeństwa nie myślą o Unii Europejskiej w taki sam sposób, jak chociażby było to w naszym kontekście 20 lat temu, że to było wyobrażenie dołączenia do Zachodu. Wobec Bałkanów, wobec Unii Europejskiej na Bałkanach istnieje też takie poczucie jakby rozczarowania, krzywdy wyrządzonej przez porzucenie, tak. I to są elementy, które do dużego stopnia należy uwzględniać. Unia Europejska próbuje jakby w ramach tej swojej nowej koncepcji jakby zmusić polityków na poziomie krajowym do tego, żeby wzięli odpowiedzialność za to, co się dzieje, i tak naprawdę, żeby postawić ich przed własnymi społeczeństwami, powiedzieli, czy doprowadzicie nas do tej Unii, czy nie. Ale czy to się uda? To jest naprawdę bardzo karkołomna sprawa, w której do dużego stopnia też zależy od tego, w jaki sposób Unia Europejska się zaangażuje. I w momencie, w którym słyszymy, że my staramy się trzymać ich blisko, to nie jest sygnał, który rzeczywiście może przekonać, byłoby jasne powiedzenie, chcemy, żeby były które w Unii może przekonać krajowe elity, żeby uświadomiły sobie, że muszą to wypchnąć jako priorytet. No, może się tak skończyć, że będzie takie rozwiązanie jak z Ukrainą, czyli jakiś rodzaj umowy stowarzyszeniowej na bardzo długi czas. Jakie miałoby to konsekwencje, jeżeli miałoby się tak skończyć? Te umowy, które są obecnie z państwami Bałkanów Zachodnich, i tak są dużo bardziej zaawansowane niż te, które są z państwami Partnerstwa Wschodniego, które te umowy nie zawierają żadnych zapisów o członkostwie, jednak Bałkany no, nie zawierają, no ale ostatecznie, gdy się pozostaje już w tym przedpokoju, to no, nie ma wielkiego znaczenia, co tam jest konkretnie zapisane, tak? Znaczy, ja bym powiedział, że model w ogóle Partnerstwa Wschodniego nie jest rozwiązaniem, to jest takim stanem przejściowym, który niestety trwa zbyt długo. I to jest problem, który na szczęście na Bałkanach jest niemożliwy, dlatego że chociażby część tych państw z Bałkanów Zachodnich, które pozostają
pozostałe poza Unią, już prowadzą ten proces negocjacyjny. Ja się absolutnie zgadzam, że to wcale nie oznacza, że do członkostwa musi dojść, bo Unia Europejska w swojej warunkowości ma tą no niestety niefortunną tendencję do tego, żeby robić kroki wstecz i do przodu, co też demobilizuje krajowe elity. I dlatego wydaje mi się, że jakby permanentne trwanie w takim poczuciu, że my możemy, że mamy jeszcze czas, jest tak naprawdę oszukiwaniem samego siebie, bo mało dzisiaj powiedzieliśmy, ale Rosja i Chiny są obecne na Bałkanach. To nie jest tak, że ich tam nie ma i że to jest jedyna perspektywa, przed którą stoją. I jeżeli Unia Europejska nie wykona takiego ruchu jednoznacznego, zresztą z drugiej strony, gdybyśmy się zastanowili, to tak naprawdę brak perspektywy członkostwa będzie tylko powodował w dalszym ciągu możliwość wzrostu jakby takich tendencji destabilizacyjnych. Co więcej, wydaje mi się, że wykorzystywanie argumentu praworządności w tym kontekście jest tak, trochę taką unijną hipokryzją. Dlatego, że po pierwsze w samej Unii Europejskiej mamy państwa, które mają duże problemy z praworządnością i wcale mi nie chodzi o Polskę. Ale to był jeden z argumentów Macrona, bo on wskazuje na komisarza do spraw rozszerzenia, który jest Węgrem, pan Verhelyi, który jest przecież od Orbana i mówi, że on celowo próbuje te Bałkany Zachodnie wciągnąć, bo chce sobie zrobić taki klub łamiących praworządność. No, takie argumenty wręcz padły. Rozgrywa kwestię praworządności. Przecież no, jednocześnie Unia Europejska się godzi na referendum, które jakby nie spełnia wymogów ustawowych, prawda? Więc musimy bardzo ostrożnie, czy gdybym zwracał uwagę na cokolwiek, to jest tak naprawdę porzucenie tematu praworządności w tych relacjach, bo on by pozwolił tak naprawdę przejść do tych tematów, które dla Unii Europejskiej tak naprawdę są istotne i one były rozwijane w ramach procesu berlińskiego. Kwestie infrastrukturalne, kwestie inwestycyjne, otwarcie rynków. Oczywiście nie można zapomnieć, że każdy ze stron ma jakieś swoje interesy, natomiast należy zastanowić się nad tym, w jaki sposób będzie wyglądała perspektywa Zjednoczonej Europy bez Wielkiej Brytanii i z miękkim podbrzuszem, które jest pozostawione poza Unią Europejską. Ja myślę, że też to ważne, bo rozmawiamy, oczywiście to są perspektywy dla Macedonii, Albanii, czy Serbii i Czarnogóry, natomiast no jeszcze pozostają tacy maruderzy jak Kosowo czy Bośnia i Hercegowina. No, Kosowo to chyba żyje wyłącznie z unijnych środków. Tak, które w zasadzie no, pozostają zupełnie poza agendą Unii Europejskiej. Unia Europejska nie ma pomysłu. Bośnia i Hercegowina jest państwem rozbitym i składającym się z dwóch części. Tutaj jest Federacja Bośni i Hercegowiny i Republika Serbska, które funkcjonują w zasadzie jako niezależne byty. Nawet próbuje Republika Serbska nawiązywać stosunki dyplomatyczne chociażby z Rosją. I to jest duże zagrożenie dla Unii Europejskiej. Bo nie wiadomo, czy w przyszłości nie dojdzie do powtórki z lat 90. Cały czas sytuacja nie jest na tyle ustabilizowana, żeby można było jednoznacznie powiedzieć, że tak jak Unia Europejska po II wojnie światowej przyczyniła się do pokoju stałego w Europie, tak obecny proces, czy przyniesie pokój na Bałkanach Zachodnich. To jest cały czas otwarte pytanie. Ale to jest też ważna kwestia NATO jednak, żeby wciągać państwa Bałkanów Zachodnich w orbitę NATO. Macedonia Północna teraz dołączy do NATO przecież. Ale czy tam szanse są większe niż tak, że to, znaczy, to pójdzie szybciej? Większe, tak, no wiadomo, że też no, są negocjacje, są odpowiednie procedury, które trzeba spełnić, ale na pewno dla mnie to jest zawsze pocieszające, jeżeli kolejne państwa Bałkanów Zachodnich dołączają do tej wspólnoty i teraz właśnie w kwietniu Macedonia Północna dostąpi tego zaszczytu, znajdzie się w NATO jako czwarte państwo Bałkanów Zachodnich i może to jest taki chociaż optymistyczny akcent, że są takie gremia, które rozumieją powagę sytuacji. No, ja bym był bardzo ostrożny z tą perspektywą natowską, bo ile dla większości państw Bałkanów Zachodnich ona rzeczywiście jest tam alternatywą i takim krokiem w kierunku tej cywilizacji zachodniej, to tak naprawdę w Serbii to jest temat, którego lepiej nie poruszać. Tak no, naprawdę, w Serbii wiadomo. Tak, i to jest na tyle poważne, że tak naprawdę Unia Europejska musi się zastanowić nad taką formułą, że tak powiem, która jakby będzie uwzględniała te dwa wątki. A ja mam wrażenie, że ona jest tak naprawdę na chwilę obecną pozostawiona trochę na uboczu. Mhm. Tylko też ja myślę, oczywiście no perspektywa przyjęcia do NATO to jest ważna kwestia. Natomiast nie można tego traktować jako pewnego gwaranta dla stabilności w regionie Bałkanów Zachodnich. No weźmy pod uwagę, że Turcja jest członkiem NATO.
a jednak jej działania są dalekie od standardów Unii Europejskiej. No, zresztą Turcja ma takie neosmańskie ambicje i też by chciała oddziaływać na Bałkany, jak niegdyś. Jak na razie tylko imperium osmańskie, no na razie gospodarczo. Średnio i to wychodzi, no ale aspiracje jakby pozostają jeszcze na długo. Można wykupić zawsze. Zawsze można, tak. Ale proszę państwa, no niestety nie tylko gospodarczo. Turcja wszędzie, gdzie tak naprawdę istnieją, nawet jeśli niewielkie ilości mniejszości tureckiej, jest w stanie, że tak powiem, zaproponować pewne formuły, sposób oddziaływania, nawet w państwach należących do Unii Europejskiej, gdzie ich Niemczech też była taka mobilizacja Nie tylko w Europie Zachodniej. Proszę zwrócić uwagę na to, co się działo w Bułgarii. Próba przejęcia tak naprawdę partii reprezentującej interesy tureckie, która jest znana z tego, że tak naprawdę jest odnogą kremlowskich interesów. Erdogan podjął próbę, że tak powiem, przejęcia sterów w tejże partii, co mu się nie do końca udało i człowiek, który to zrobił, musiał się ukrywać w ambasadzie tureckiej. No, także że Turcja nie jest jedynym państwem muzułmańskim, które działa tym na Bałkanach Zachodnich. Mniej lub bardziej optymistycznym czy pesymistycznym, jak się chce na to spojrzeć, akcentem musimy niestety kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję moim gościom, Olga Doleśniak-Harczuk, dr Spasimir Domaracki i Jakub Lacher. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam do dalszego śledzenia naszego programu w telewizji w Polsce.pl. Ma to tą zaletę, że koronawirus się nie przenosi, a już jesteśmy przecież na tym etapie, że nawet chyba papieru toaletowego w sklepach brakuje. Życzę państwu dużo papieru toaletowego i zapraszam do telewizji w Polsce.pl. Mamy jeszcze dalsze gorące pytania.